Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony ponownie Maget. Witam szanownych państwa w kolejnym materiale związanym z World of Warships i dzisiaj mówimy sobie o czyli jeden z najlepszych krążowników na tierze 8, moim zdaniem oczywiście i opowiemy sobie jak tym grać, żeby grało się w miarę sensownie, jak tu zbudować kapitana i zbudować moduły, bo takiego materiału na kanale już bardzo dawno nie było, w związku z czym nie zaszkodzi pewnie coś takiego tutaj wrzucić i myślę, że jak będę grał sobie tymi nawet drzewkowymi okrętami, to będę takie właśnie rzeczy sobie tutaj powolutku tworzył, żeby coś na tym kanale się pojawiało. I będę miał dla Was też jedną ciekawostkę, ale to w filmie, w którym będę omawiał nadchodzącą aktualizację, także dopiero w poniedziałek zdradzę szczegóły, a tymczasem przejdźmy do mówienia okrętu. Yy, więc tak, Baltimore moim zdaniem to jest jeden z najlepszych tego typu okrętów. Mamy jeszcze Wichita, mamy jeszcze Rochestera, czyli to są te same okręty, ale a to nie ma radaru, a to radar jest krótszy, a to coś tam znowu jest nie tak. Mamy jeszcze Arkoneidra, ale Arkoneidra ciężko porównać do czegokolwiek, bo on ma inny układ artylerii, nie ma radaru, ma dym. Także gameplay bym powiedział, że taki bardziej podchodzący jest pod Buffalo niż pod to, co mamy na Baltimorze. No a Baltic jest, powiem Wam szczerze, biorąc pod uwagę Rochestera, właśnie i Wichita, z tych trzech zdecydowanie moim zdaniem najlepszy. I teraz tak, zasięg artylerii głównie to jest 15,8 km, reload troszeczkę długi, bo 9 ponad sekund, ale Sigma jest konkretna, penetracja też przyzwoita, jak na amerykańskim krążowniku. Punkty wytrzymałości 42-400 także nie jest najgorzej. Szansa na podpalenie pociskami odłamkowo burzącymi wynosi 16%. Także dosyć przyzwoicie. Oczywiście można to jeszcze podbić, dokładając tutaj 1% sperka, ale u mnie w bildzie tego nie ma. Mam założone natomiast dwie szmatki, które mi dają po procencie przy takim kalibrze. Bo to są działa 208 mm. Nie mamy tutaj nic więcej, jeżeli chodzi o uzbrojenie, tylko główna artyleria i to tyle. Jeżeli chodzi o materiały eksploatacyjne, to jak widzicie, mamy do wyboru. Yy, Sondę hydroakustyczną na zmianę z rozbiciem i radar na zmianę z samolotem myśliwskim. Co myślę, że wybieranie samolotu myśliwskiego, mając do dyspozycji radar, jest raczej głupim wyborem, ale to pozostaje już do omówienia kiedy indziej, bo raczej myślę, że wszyscy będą grali z radarem. Zwłaszcza, że ten radar ma. 10 km i trwa nam 20, no prawie 30 sekund. Oczywiście jeżeli możemy sobie tutaj założyć moduł, który nam czas tego radaru jeszcze wydłuży, to robi nam się 35 i ponad pół sekundy. Także no coś tam możemy sobie w międzyczasie zamordować. Teraz tak, jak tym okrętem grać, żeby grało się najlepiej? Powiem Wam szczerze, ja patrząc na to, jak grają, grają ludzie na Des Moines, czy tam na Desie popularnym, bardzo często ustawiają się tak, żeby znaleźć przestrzał yy, i strzelać przynajmniej z przedniej artylerii, nie używając tylnej. Także właśnie na to się nastawiłem, ostatnio grając tym okrętem, bo go regrinduję. I nastawiłem się właśnie na to, żeby szukać przestrzałów, gdzie korzystając z tego, jak ta parabola lotu wygląda, yy, widzieć przeciwnika, korzystając ze spota, no czy to nawet z radaru, czy od kogoś z drużyny przeważnie, bo jeżeli przeciwnik mnie nie widzi, ja mogę do niego strzelać, no to raczej ja go nie spotuję. Czyli po prostu szukamy odpowiednich przestrzałów, tak żeby wystawić sobie przednią artylerię albo stać na tyle oddalonym od wyspy, żeby pociski przelatywały, nie było nas widać. Także troszeczkę taki gameplay bym powiedział jak i przy lekkich krążkach, bo tam właśnie też wyspa, tyle że tam dobór tych miejscówek jest nieco większy, bo parabola też jest dużo wyższa. Także możemy sobie pozwolić na szukanie gorszych terenów do ostrzału niż w przypadku ciężkiej linii konżowników. Troszeczkę przyciszę, bo się głośno zrobiło. To jest bitwa zagrana na tier 6, także jestem top tierem, więc wynik też jakoś tam rozsądny się zrobił. Ale powiem Wam szczerze, że w większości przypadków Baltimore naprawdę fajnie sobie radzi, jeżeli jest dobrze ustawiony. I to ustawienie to jest właśnie kluczowa sprawa. Jeżeli chodzi o amunicję, to powiem Wam szczerze, że też troszeczkę przestawiłem myślenie na temat tego okrętu, bo wcześniej grałem tak, że główna moja amunicja to były obeczki, a pepanców używałem bardziej okazyjnie. Teraz gram właśnie odwrotnie. Jeżeli tylko się nadarzy okazja, żeby używać pepanców, to przeważnie mam je w lufach, i jeżeli tej okazji nie ma, no to wtedy załączam obeki. Jakieś tam dziwne kąty, coś do podpalenia, coś widziałem, że użyło erki, wtedy właśnie te obeczki latają. Ale ogólnie z tyłu głowy mam coś takiego, że pepance na tym okręcie są bardzo mocne i warto ich używać, dlatego też y, spróbujcie tak zagrać, że pepance to wasze główne uzbrojenie. Wtedy nie będą Was zaskakiwały jakieś tam y, pływające w blisko odległości boczniaki, bo będziecie mieli przez większość czasu w rurach właśnie pociski przeciwpancerne. Y, kamuflaż na tym okręcie też nie jest najgorszy, mamy 9,9, 9, także y, mamy. Niemalże zapas, jeżeli chodzi o radar, bo radar jest równo 10-km, Jeszcze sobie tutaj spojrzę na miniaturce na filmie, żebym nie powiedział jakieś głupoty. Jest 10, 10, nie, jest równo. Czyli jeżeli jesteśmy wykryci, pykamy sobie radar i od razu mamy gościa na widelcu. Przy czym oczywiście najlepiej podpuścić. A nie, jest 100 metrów zapasu. Jest 100 metrów, dobra. Także można sobie gościa podpuszczać po prostu bliżej i mieć tę pewność, że no nie ucieknie. Burty, jak najbardziej szukamy tych burt u krążowników, czy to pancerników. Jeżeli wiemy, gdzie strzelać, to naprawdę z tych panców będziemy klepali fajny damage. Oczywiście przeciwnik musi współpracować i na tyle się wystawiać, Albo my musimy na to poczekać na tyle długo, żeby wykorzystać maksymalnie potencjał tego strzału. No bo niestety te 9 sekund lodu to nie jest jakoś tam bardzo krótko, ale też da się jeszcze coś tam sensownego ustrzelić. Spójrzcie, po 5000 wchodzi w Tirpica. Tam mamy Ederachta, do którego za bardzo nie mogę się strzelić, bo okazało się, że jest szybszy niż myślałem. Ale jakieś cytadelki ma na nim nawet wpadły. Nie wiem, czy to na nim było, czy nie. No tutaj widzicie, że wszystko spadło z tyłu. Nie mogę gościa dobić. Więc tak, podstawowa rzecz, szukamy miejsc, w którym my będziemy mogli strzelać, ale nie będą mogli strzelać do nas, czyli musimy troszeczkę rozglądać się po mapie i szukać przestrzałów. Druga sprawa to, no ja gram głównie stacjonarnie tym okrętem, w odpowiednich, w odpowiednich momentach trzeba się po prostu zdzibować do przeciwnika, także pływanie gdzieś tam po mapie, kręcenie dubskiem przed przeciwnikiem raczej się na wiele nie zda, spójrzcie. Tutaj mamy zeteczkę, którą mamy wyświeconą przez chwilę przez spota i tutaj znaczy przez spot, a po prostu nie przez radar, nie przez Hydro, nie, bo jest tak blisko ta Zka, że już ją spotujemy. Puściłem radar, może niepotrzebnie, ale Hydro na szczęście tutaj pracuje, więc torpedy są niegroźne zupełnie. No i Zk płynie sobie jak po sznureczku, także ja tutaj pozostaje mi wykonać wyrok i niestety tego wyroku nie wykonam, bo tam jest. Massachusetts z tyłu, które, nie z tyłu, po drugiej stronie praktycznie kapa i mi tą zetkę dobije ze swoją sekundarką, także troszeczkę tutaj byłem rozczarowany tym, że tak obtłuczony przeze mnie okręt zostaje mi zabrany, ale mniejsza o to. Zobaczcie sobie. O, widzicie? Ostatnie pestki przyleciały z Massachusetts już po jego zgonie praktycznie, także dostał gościu to tylko draśnięcie i zabrał mi tą zeteczkę. Także pancerz tego okrętu, jeżeli jest dobrze ustawiony lub walczymy z czymś o niejakim tam kosmicznym kalibrze, właśnie typu pancerniki czy jakieś krążki. No tak, stoimy dziobem, to jest bardzo ciężko nam jakąś większą krzywdę zrobić, w związku z czym możemy sobie pozwolić na to, że w sytuacji kryzysowej po prostu dziobujemy do przeciwnika i prójemy do niego z głównej artylerii, bo w sumie nic innego nie mamy, także musimy na tej głównej artylerii polegać. Pelotka. Dostatecznie dobra. Z samolotów strąca całkiem przyzwoicie sporo. Oczywiście, jak ktoś się na nas uprze, to i tak nam jakiś tam pojedynczy nalot wsadzi. Ale to oczywiście będzie okupione raczej sporymi stratami. Tutaj w powietrzu lata szóstka, także nie ma za bardzo się czego bać. Do tego szóstka lata i to słabo widzicie, gdzie spadła bomba. Także. Yy... Wydaje mi się, że gdyby ktoś mnie pytał, czy grindować Baltimora, czy kupić Arkoneidra, nie przepraszam, nie yy, Rochestera, czy na przykład Wichita, to bezdyskusyjnie powiem, zróbcie Baltimora, to jest najlepszy wybór z tych trzech okrętów. No, yy, Arkoneid, czyli ten krążownik z dymem i z jedną wieżą z tyłu, troszeczkę tutaj nie pasuje do tego schematu, no bo tak jak mówię, dym, torpedy, brak radaru i jedna wieża z tyłu zmieniają zupełnie gameplay na tym okręcie. Ale Baltimore wydaje mi się naprawdę przyzwoitą jednostką, także nie uważam, żeby tutaj warto było go omijać czy yy, po prostu go sprzedać, bo to jest naprawdę fajny okręt. O proszę. Jak widzicie ekspert ładowania jest na e, większości moich okrętów ostatnio obecny, zwłaszcza na tych okrętach, które mają długi reload, bo jeżeli coś ładuje 10 sekund, to w sytuacji, kiedy mi szybko potrzebny jest inny typ amunicji, to ja w ciągu 5 sekund, czy nawet mniej przy specjalnym kapitanie mam te pociski w lufie, także e, wydaje mi się, że to jest perk must have na takich właśnie okrętach z długim reloadem i w tym przypadku sprawdza się wyśmienicie wręcz powiedział, także naprawdę gorąco ten perk polecam, oczywiście zaraz Wam pokażę, jak mam znaczy zbudowanego kapitana i jakie mam wybrane ulepszenia na okręcie, żebyście mogli sobie zerknąć i coś tam podpatrzeć. W końcu taki jest cel tego materiału. Ja tutaj płynę w tym kierunku, bo widzę mniej więcej skąd latają samoloty, stąd też spodziewałem się lotniskowca, bo widziałem, że reszta mapy jest w miarę ogarnięta, w związku z czym tam nie bardzo było jeszcze z kim się strzelać, dlatego płynąłem w kierunku lotniskowca. i on się zaraz nam tutaj pięknie napatoczy, także będzie można troszeczkę sobie tam darmowego expa i damage zrobić. Naprawdę gorąco polecam, y, głównie używać pocisków przeciwpancernych. Y, mam na ulepszeniach założony moduł na skrócenie osiągnięcia maksymalnej prędkości okrętu, i to się przydaje właśnie w sytuacjach, kiedy y, ktoś próbuje nam zrobić jolo, jeżeli stoimy dziobkiem. Oczywiście, jeżeli mielibyśmy tutaj skrócenie czasu działania pożarów, tak to jest. Tak, krótsze pożary, krótsze zalania, ale to jest po prostu kwestia tego, jak operujemy erką. No w przypadku, kiedy mamy okręt podwodny, trochę ta erka jest no, sponiewierana, bo musimy jej używać częściej, kiedy te pingi się pojawiają nieszczęsne. Ale wydaje mi się, że szybsze rozpędzanie się często może uratować nam dupę, jeżeli ktoś chce nam z jakiejś tam dziwnej odległości zrobić torpedowanko. Także naprawdę polecam taki wybór. I w stacjonarnych okrętach to jest naprawdę fajna rzecz, bo ktoś nas próbuje, nie wiem, staranować, storpedować właśnie, czy, czy jakieś inne, inną krzywdę nam zrobić, to nagła, nagłe takie ruszenie z miejsca często taki, taki plan niweczy i wtedy jeżeli mamy dobrze ustawioną artylerię, to jesteśmy w stanie zrobić kościowi piękne przełożenie i zdjąć go na salwę, no maksymalnie dwie, jeżeli dobrze wycelujemy. Tutaj całe szczęście ten z 1 nie strzela mi do tego ryjka, także ja sobie go tutaj spaziowałem za darmo. 150 tysięcy już jest zrobione i tam jeszcze płyniemy sobie troszeczkę postrzelać do Massachusetts. Co to ja chciałem włączyć? O, tak miało być. Teraz mogę sobie troszeczkę przyspieszyć, bo byłem tutaj już na AFK. Wyszedłem do pulpitu i czekałem tylko na jakiegoś spot, ale spójrzcie, że mamy tutaj jeszcze 53 tysiące HP na Massachusetts, także płyniemy sobie do niej tutaj powolutku. Tu będę się próbował troszeczkę właśnie ustawiać dziobem i odbijać pociski, ale niestety nie wiem, czy to kaliber był na tyle duży, że jednak te pociski wchodziły, czy po prostu źle się ustawiłem i były kąty odpowiednie, żeby spenetrować mi kadłub. Ale spójrzcie, że te pepanze naprawdę ładnie wchodzą praktycznie we wszystko. Czy to niszczyciel, czy to pancernik, a zwłaszcza krążowniki. No i przy bliskich odległościach naprawdę możemy yy, nawet pancernik robić fajny damage. Spójrzcie, że tutaj, no może nie najlepsza salwa, bo 2800, ale już Massachusetts jest troszeczkę wysaturowane. Yy, teraz spójrzcie, próba kontowania i odbijania, ale niestety średnio wyszło, bo tam coś wsiadło z tyłu. No i teraz dopiero jak się Massachusetts ustawił, niekorzystnie włączamy obeczki i będziemy gościa tutaj dokańczać, yy, próbując go jeszcze troszeczkę podpalić. Także powtarzam, szukajcie przestrzałów i główne wasze uzbrojenie na tym okręcie to są pepance. Obeczków używacie sytuacyjnie, jeżeli nie możecie w nic wsadzić właśnie swoich pocisków przeciwpancernych, naprawdę będziecie zadowoleni z rezultatów. Nie kręćcie się po mapie, szukajcie miejsca, gdzie można przycupnąć, gdzie nam ktoś będzie spotował i gdzie będziemy mogli wykorzystać ukształtowanie terenu, żeby strzelać bez spota. Także teraz pokażę wam jeszcze kapitana i ulepszenia. Ulepszenia tak jak mówiłem na pierwszym slocie przeżywalność głównej artylerii, na drugim slocie kontrola uszkodzeń, na trzecim obrót dział, na czwartym slocie przyspieszenie osiągnięcia maksymalnej prędkości i na piątym slocie kamuflaż. Kapitan wygląda następująco. Jak widzicie, jest jeszcze tutaj niepełny, 19-punktowy tylko. Także ostatni punkt będzie tutaj wzięty na ten perk, który jest, patrząc od prawej strony, w drugim rzędzie, od góry, trzeci, czyli ten, który nam o 10% wydłuża działanie radaru, żeby jeszcze dłużej tego radaru można było sobie używać. Także mam nadzieję, że wam troszeczkę tutaj podpowiem, pomogę i w tym materiale wszystko. Dzięki za uwagę, do usłyszenia i na razie.